Jeżeli do dzisiaj w swoim życiu nie spotkaliście prawdziwej legendy, to właśnie dzisiaj może się to zmienić, bo dzisiaj w Wysokich Lotach naszym gościem będzie człowiek-legenda. Człowiek mający encyklopedyczną wiedzę na temat branży lotniczej. Człowiek, który o tej branży wie mniej więcej tyle, co Gucci o modzie, a Messi o piłce nożnej. Zapraszam Was na drugi odcinek podcastu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Startujemy. I właśnie dzisiaj naszym gościem jest pan Stefan Kraszewski. Dzień dobry, panie Stefanie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wieloletni kontroler ruchu lotniczego, pedagog, wychowawca młodych pokoleń kontrolerów ruchu lotniczego. Tak jak wspomniałem przed sekundą, człowiek, który o branży lotniczej wie naprawdę wszystko. To wielki zaszczyt dla mnie, że znalazł pan czas na tą rozmowę. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli porozmawiać i o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dzisiaj i o tym, jak ona funkcjonowała w czasach, kiedy pan zaczynał pracę jako kontroler ruchu lotniczego. I jeszcze raz wielkie wyrazy uznania za to, że pan z nami jest. I chciałem tak od razu nawiązać do tego, czym jest dla pana lotnictwo, czym jest dla pana branża lotnicza. Wiele osób uważa, że jest to branża prestiżowa, że praca w lotnictwie to jest zawód, to jest zajęcie, które daje skrzydła. Czy tak rzeczywiście jest? Cóż mogę powiedzieć o sobie? Już jako kilkuletni dzieciak, ja już wycinałem z papieru samolociki. Jak byłem w stanie już robić modele latające, to je robiłem właśnie praktycznie od dzieciństwa. Mając 7 czy 8 lat, ja już potrafiłem po dźwięku silników od różnej typy samolotów. Bo akurat mieszkałem wtedy w Żyradowie i nad Żyradowem właśnie przebiegała trasa samolotów z Okęcia na radiolatarnię Alfa Mike, która stała w Skierniewicach. Także cały ten ruch zachodni przelatywał nad moim domem i zawsze mnie ojciec pochwalił, jak różniłem Li-2 od IUA-12, prawda, czy później z samolotami odrzutowymi było gorzej, prawda, bo ten dźwięk silników jest podobny, ale i tak karawelkę od Tupolewa dawało się odróżnić. Te samoloty wiele lat temu miały głośniejsze silniki, ale czymś jeszcze różniły się od tych, które są dzisiaj? Czymś takim zdecydowanym, co można by wskazać? Oczywiście wiadomo, że tamte były mniej nowoczesne, te są zdecydowanie bardziej zaawansowane technologicznie w zakresie różnego rodzaju systemów, rozwiązań i tak dalej. Ale może coś się panu rzucało w oczy w tych starych samolotach jako taka fundamentalna różnica i w tych nowych, którymi teraz latamy? No, moim zdaniem fundamentalna różnica w tym jest, że w tej chwili samoloty w większości są prowadzone właśnie przez komputery. I nawet kiedy wszedłem do kabiny Embraera i popatrzyłem, mówię do pilota, mówię, słuchaj, jak ten samolot musi być cholernie skomplikowany, żeby był aż taki prosty. Mówi, masz rację. A schody się zaczynają wtedy, jak coś padnie w komputerze. No właśnie. Natomiast poprzednio, prawda, jeszcze jak ja miałem okazję latać jako pasażer samolotami Li-2, czyli naszą sławetną papugą, czy potem IUA-mi 14 i tak dalej, no to widziałem, jak załoga siedzi za sterami, prawda, dzierży właśnie ten wolant. I praktycznie biorąc cała robota przez Atlantyk, jak leciałem, to też zastanawiałem się, jak nawigator jest w stanie wytrzymywać tyle godzin i cały czas kontrolować pozycję samolotu. Wspomniał pan, panie Stefanie, o naszej papudze. To jest nasz samolot, którego używamy w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do różnego rodzaju inspekcji lotniczych. O tym jeszcze sobie będziemy mówili. Natomiast rzeczywiście chyba ta główna różnica, tak to rozumiem, to jest przekazanie części odpowiedzialności za lot, za sterowanie samolotem technologii, którą jednak mimo wszystko musi nadzorować człowiek. Wcześniej było to raczej odwrócona ta proporcja była, w tym sensie, że człowiek był tym mózgiem, który no de facto jest cały czas, ale jednak ta odpowiedzialność teraz bardziej się rozkłada. Znaczy, ja bym powiedział tak, że w tej chwili komputery zmniejszyły tak zwany workload, czyli obciążenie pracą w załodze, w kabinie. Ale nie zmienia to faktu, że cały czas piloci muszą kontrolować właśnie komputera, żeby nie sprawił jakiegoś psikusa. Czyli wracając do tego, o czym zaczęliśmy rozmawiać, lotnictwo to była od początku pasja i taka pewność po pana stronie, że to jest zawód, z którym chce pan się związać całe życie. Tak też się stało.
Nie do końca, przepraszam, spadnę słowo, nie do końca tak jak zamierzałem, bo zamierzałem w ogóle latać. No właśnie. Ale niestety w 1962 roku Aeroklub Warszawski wysłał mnie na badania do Dęblina. Akurat niefortunnie to było w czasie, kiedy wchodziły na uzbrojenie MIG-i 21, tak zwane szybkie, prawda? I wszyscy byli badani pod kątem przydatności właśnie na te samoloty. I niestety laryngolog mnie odrzucił, nie dostałem się do latania. A w 70 roku jeszcze, jak zdobyłem po raz pierwszy Mistrzostwo Polski w modelach, to poszedłem do pana dyrektora aeroklubu i poprosiłem, czy właśnie w ramach jakiejś nagrody, czy coś właśnie za Mistrzostwo Polski, czy mogę dostać się na szkolenie, chociaż szybowcowe. Pan dyrektor popatrzył i mówi, kolego, nie uwierzę w to, że jak zaczniesz latać, to będziesz jeszcze budował modele i przynosił punkty za mistrzostwa, prawda, dla aeroklubu. To prawda. Ja przygotowałem taką małą niespodziankę, w zasadzie kilka niespodzianek. Za chwilę zobaczymy je tutaj na tym monitorze. Na przykład takie zdjęcie, poznaje pan tego pana? Nie mówię o tamtym, tak. Ale to są zdjęcia historyczne, które udało mi się wydobyć. Na tej wieży to ja też pracowałem, a to kolega Ryszard, prawda? No właśnie, to są stare urządzenia służące kontrolerom do nadzoru nad tym, co się dzieje w przestrzeni powietrznej. Teraz te urządzenia są zupełnie inne. Te stare opierały się przede wszystkim na pracy radarów. Jak ja zaczynałem w 65 roku szkolenie i w 66 roku pracę, to niestety był tylko jeden radar, był ten radar kontroli obszaru, AVIA, prawda, który był radarem o zasięgu, już nie pamiętam dokładnie, chyba 240 km i był wykorzystywany dla kontroli obszaru. Panu, tu mamy zdjęcie z papugi właśnie. Ale to już jest pan... IU-14. A ten pan, który siedział w tylnym rzędzie, to właśnie pan Stefan, proszę państwa. Zresztą tutaj też z tyłu pana widać. No to jest historia, ale to już jest nowe centrum kontroli. To jest wieża ta z 66-7 roku jeszcze. Natomiast to już są zdjęcia z późniejszych lat, kiedy już się przenieśliśmy na drugą stronę lotniska. Właśnie gdzie tam to centrum kontroli ruchu lotniczego powstało. Bo teraz wieża kontroli na lotnisku w Warszawie jest, właśnie ją widzimy, jest po drugiej stronie lotniska niż terminal. Na początku, wtedy kiedy pan zaczynał pracę, terminal był połączony z wieżą, czy wieża z terminalem, to było właściwie jedno centrum dowodzenia, powiedzmy. Wieża stała na budynku terminala, prawda, który był wtedy właściwie terminalem krajowym i obok była taka drewniana przybudówka, która stanowiła dworzec zagraniczny. Ale wtedy, w tamtym okresie pewnie odlatywały 2-3 samoloty dziennie z Okęcia. Teraz odlatuje ich kilkadziesiąt co najmniej, więc też bardzo radykalnie wzrósł ruch lotniczy. Ludzie przesiadali się z pociągów, z samochodów do samolotów, żeby podróżować, żeby oglądać świat. Wracając jeszcze na sekundę do tego lotnictwa jako branży i jako pasji, to wyobrażam sobie, że pilot, który wsiada do samolotu, to może dosyć banalnie brzmi, ale mimo wszystko czuje się na swój sposób bardziej wolny niż ten człowiek, który chodzi po ziemi, a pasażer, tak sobie myślę, jak wsiada do samolotu, to ma takie wrażenie, że cały świat ma na wyciągnięcie ręki, że właściwie może wszędzie polecieć. Dzięki temu też czuje się wolny. Pan to widzi podobnie, czy może inaczej? No, ja bym tu nie ryzykował takiego radykalnego stwierdzenia, prawda, bo jest jedna rzecz, przepisy, które wiążą ręce niestety i pilotom, i kontrolerom. I jeżeli się odbiega od tych przepisów, to no, proszę pamiętać jedną rzecz, to jest może banał, ale przepisy są pisane niejednokrotnie krwią ludzką. Właśnie niestety przepisy są uaktualniane właśnie na skutek jakichś incydentów, zdarzeń lotniczych. Nawet taki prosty przykład, jak zderzenie dwóch jumbojetów na Teneryfie. Zostały wprowadzone zmiany w frazeologii, którą się porozumiewają kontrolerzy z pilotami i tak dalej. Bo komisja doszła do wniosku, że jeden zwrot mógłby przez pilota źle odebrany, źle zinterpretowany i po prostu nie wykonał tego, co powinien, nie doszło do zderzenia samolotu. No właśnie, bo pan zajmuje się też w ramach wykładów z kursantami na kursie na kontrolera ruchu lotniczego w czasie szkolenia, również frazeologią, tak zwaną frazeologią lotniczą. Co to jest? Czy to jest słownictwo? Czy to są zwroty, których trzeba używać w komunikacji między kontrolerem a pilotem, tak żeby ona była bardzo precyzyjna? Tak. Tak, to jest właśnie to. Ja nawet pamiętam tę sytuację troszkę zabawną, kiedy nasza pani lektor języka angielskiego, pani anglistka i tak dalej, przyszła na zbliżanie, jak ja akurat miałem zlot
i rozmawiałem z kilkoma samolotami, oczywiście używając tej frazeologii w języku angielskim. Popatrzyła, mówię, słuchaj, w jakim języku wy rozmawiacie? Ja tu nic nie rozumiem. A to jest właśnie ta frazeologia, to jest ten stworzony taki język określonych zwrotów, komend i tak dalej, który umożliwia dogadania się wszystkim z całego świata. Czy to Chińczyk, czy Japończyk, czy Amerykanin, prawda, czy Hiszpan, czy Polak. Alfa, Charlie, Delta. A to jest akurat alfabet ikaoski, prawda, który przeniknął już i do życia takiego normalnego, nie tylko w lotnictwie, bo to ktoś dobrze to wymyślił. I przy używaniu tego typu komend, przy takiej komunikacji używa się właśnie takich słów, żeby one były precyzyjnie rozumiane przez radio w czasie komunikacji kontroler-pilot, prawda? Tak, taki jest cel właśnie prowadzenia frazeologii. Tak sobie myślę, mam tutaj wynotowaną właściwie całą listę pytań o zawodzie kontrolera, a właściwie o szkoleniu do tego zawodu, które wielu osobom wydaje się dosyć trudne, porozmawiamy za chwilę. Wracamy do rozmowy po krótkiej przerwie. Naszym gościem w Wysokich Lotach nadal będzie pan Stefan Kraszewski. Jak państwo już wiecie, człowiek, który ma gigantyczną wiedzę lotniczą i może mówić długo i bardzo konkretnie na wiele lotniczych tematów. Jesteśmy za sekundę. Wracamy. Jesteśmy z państwem ponownie. Naszym gościem jest pan Stefan Kraszewski, wieloletni kontroler ruchu lotniczego, pedagog, wykładowca, opiekun młodych pokoleń kontrolerów ruchu lotniczego. I właśnie o tych młodych kontrolerach, a w zasadzie o kandydatach do tego zawodu chciałbym teraz chwilę z panem, panie Stefanie, porozmawiać. Trochę wydaje mi się, że tak jest. Nie chcę się oczywiście przesadnie wymądrzać, ale moje doświadczenia są takie, że chyba nam brakuje czasem w różnych miejscach autorytetów i takich konkretnych punktów odniesienia, osób z doświadczeniem, na których wiedzy można by się opierać, choćby w przypadku szkolenia młodych pokoleń, młodych adeptów do różnych zawodów, czy to lekarzy, czy prawników, czy na przykład kontrolerów ruchu lotniczego. Pan od wielu lat szkoli kandydatów na kontrolerów. Zajmuje się pan tym regularnie i bardzo profesjonalnie. Od 1978 roku byłem oficjalnie jak także specjalista, instruktor. Pan akurat ma bardzo dobre opinie wśród kursantów. No i ja chciałem zapytać, skąd te dobre opinie się biorą? Z jakiego podejścia, w jaki sposób trzeba traktować kandydatów, młodych ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą wiele o pracy kontrolera ruchu lotniczego, ale mają jednak ten zestaw cech, który zdecydował o tym, że oni zostali wybrani do tego szkolenia, będą się szkolić, będą się uczyć, potem zdadzą egzamin, no i staną się kontrolerami. O tych cechach jeszcze będziemy mówić, ale jak to jest z tym podejściem? W jaki sposób dotrzeć do takiego człowieka, żeby on się opierał, mógł się opierać na doświadczeniu i profesjonalizmie pana i co im mówić, w jaki sposób ich traktować, żeby to szkolenie było efektywne i żeby oni rzeczywiście czerpali z tego szkolenia? No, sprawa ta jest moim zdaniem troszeczkę złożona, bo pierwsza sprawa to jest właśnie motywacja. Dlaczego ci ludzie chcą pracować w tym zawodzie? No, wydaje mi się, że to jest fantastyczny zawód i zapewne jest. Ale jak ich w tym utrzymać, w tym przekonaniu? Jest, tylko jak ja się, że tak powiem, przyjmowałem do pracy w 65 roku, przepraszam, to dowiedziałem się z ogłoszenia w Skrzydlatej Polsce, że jest firma, która nazywa się Zarząd Ruchu Lotniczego Lotnisk Komunikacyjnych i przyjmuje kandydatów na szkolenie na kontrolerów ruchu lotniczego. Ponieważ ja i w 64, i w 65 roku nie dostałem się na MEL, na Politechnikę, z braku punktów niestety, choć egzaminy zdane, no to szybciutko napisałem podanie, proszę o przyjęcie mnie czyli do na pracy. Kierunek lotniczy na Politechnice. Tak, oczywiście. A w międzyczasie zamierzałem latać, prawda, ale też jak wspomniałem wcześniej, z latania niestety nic nie wyszło, medycyna nie pozwoliła. No i napisałem takie podanie, prawda, popędziłem na Grójecką, bo tam wtedy była właśnie firma, sekretariat i kadry i tak dalej.
No i oczywiście pani, która przyjmowała się te podania, stwierdziła, że ponieważ ja mieszkałem wtedy w Żyradowie, więc chodziło o dojazdy. Więc ja stwierdziłem, że krócej mi zajmuje dojazd Żyradowa niż komuś na przykład z Jabłonny czy gdzieś z innych krańców Warszawy. Oczywiście. No ale mimo wszystko pani powiedziała, żebym pojechał na lotnisko i porozmawiał z panem naczelnikiem Wydziału Szkolenia. No więc ja pojechałem tam oczywiście z tym podaniem. Pani sekretarka mnie poprosiła do pana naczelnika, przedstawiła mnie jako kandydata na szkolenie, no i oczywiście rozmowa. A dlaczego pan chce w lotnictwie pracować? No więc wyjaśniłem, jaka była sytuacja. Ale mówię, pan napisał podanie, że chce pan o przyjęcie do pracy w charakterze kontrolera ruchu lotniczego na lotnisku Okęcie. Proszę pana, to nie tak ma być. A jak ma być? Proszę napisać, proszę o przyjęcie mnie do pracy w zarządzie ruchu lotniczego lotnisk komunikacyjnych w charakterze praktykanta w służbie ruchu lotniczego. I do dzisiaj pan pamięta tę instrukcję. Dokładnie. Ale jeszcze pamiętam jeden cudowny moment, kiedy pan naczelnik pyta, mówi, a co pan ma wspólnego w ogóle z lotnictwem? Ja wiem, no latać mi niestety nie pozwolono, ale jestem modelarzem. Mam złotą odznakę sportową modelarza lotniczego i startuję w zawodach. Prawda? A to musiał pan się uczyć meteorologii też jako modelarz. Ja mówię, oczywiście, że tak. A kto pana uczył? Ja mówię, no panie naczelniku, niestety sam się uczyłem, ale z najlepszej książki, jaką na polskim rynku można zdobyć, to jest książka pod tytułem Meteorologia dla wszystkich, napisana przez pana inżyniera Czesława Szczecińskiego. Patrzę, pan naczelnik się uśmiecha pod nosem, prawda? A zapomniałem dodać, że pan naczelnik się nazywał Czesław Szczeciński. Ale pan nie wiedział, że to jest ta sama. Oczywiście, że nie. Oczywiście pan naczelnik podniósł słuchawkę, zadzwonił, prawda? Tym bardziej wyszło naturalnie. Tak jest. Powiedział, pani Alicjo, proszę przyjąć. I tak się zaczęła moja, że tak powiem, kariera, która ponad 50 lat trwała. A jak się zaczyna kariera kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego teraz? Oni muszą złożyć oczywiście oficjalne dokumenty do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, potem przechodzą pewną prekwalifikację, preselekcję pod kątem cech, które są z punktu widzenia PAŻP-u bardzo istotne, czyli pewnego rodzaju myślenia pozastandardowego, pracy w zespole, ale umiejętności również podejmowania indywidualnych decyzji. Rozumiem, że to są te cechy, zgadzamy się, że to są te cechy, które kontrolerzy powinni mieć. I co się potem dzieje? Jak już są zakwalifikowani na szkolenie, to trafiają między innymi w pana ręce. I co się dzieje? W moje ręce, no w tej chwili sposób bardzo, że tak powiem, okrojony, bo ja już niestety nie mam uprawnień instruktora symulatorowego, bo one już skończyły ważność. Ale najpierw mamy część teoretyczną, potem mamy część symulatorową. Tak jest. W ramach tej części teoretycznej szkolenia pan prowadzi zajęcia i wykłady. Wykłady. I to są wykłady z tego, o czym wspomnieliśmy, czyli z frazeologii, czy nie, też... Nie, akurat frazeologię przejęli koledzy, bo to głównie się sprowadza potem już do ćwiczeń na symulatorze. Natomiast ja jeszcze mam w bardzo okrojonym zakresie te wykłady, bo w sumie tylko 8 godzin, a nie jak kiedyś miałem około 30. No ale one też dotyczą bardzo istotnych spraw, jak na przykład procedury nastawienia wysokościomierzy, sprawa bezpieczeństwa związane z tym zagadnienia, przepisy lotów z widocznością, przepisy lotów według wskazań przyrządów, prawda? I te akurat zagadnienia te ludziom wykładam. Duże samoloty pasażerskie latają właśnie w oparciu o przyrządy, a te mniejsze, co do zasady oczywiście, latają, to są loty z widocznością, tak? Tak one się mniej więcej dzielą, te loty, czy z grubsza tak, bo na przykład niektóre linie lotnicze, tym dużym samolotom, jak pan określił, nie pozwalają wykonywać lotów z widocznością. No właśnie, czyli wszystko, o wszystkim decyduje technologia i ten umowny komputer. I przepisy dotyczące kontroli ruchu lotniczego, począwszy od, jak pan wspomniał, od frazeologii, skończywszy na zapewnieniu odpowiednich separacji pomiędzy statkami powietrznymi. A to, o czym wspomnieliśmy na początku, czyli to... być może ta chęć, albo brak chęci, to zależy, jak pan odpowie, poszukiwania autorytetów i opierania się na doświadczeniu, czy to jest taka cecha, którą kandydaci na kontrolerów ruchu obecnie szkolący się mają, czy trzeba w nich to trochę wypracowywać? Inaczej mówiąc, czy oni doceniają to, że kontroler z pana stażem, który ma bardzo duże doświadczenie, jest w stanie przekazać im wiedzę, która niekoniecznie wynika ani z przepisów, ani z procedur, ani z podręcznika, tylko właśnie z długiej pracy, z doświadczenia i z spotykania sytuacji, które nigdzie nie były opisane, a mimo to się wydarzyły. Czyli reasumując i pytając krótko, czy to jest taka...
takie nastawienie tylko na wiedzę, czy również na czerpanie z doświadczenia wśród tych kandydatów, którzy przychodzą w Kiedyś młody pracę. Człowiek właśnie na symulatorze zapytał mnie, mówi, dlaczego wy instruktorzy uważacie się za alfy i omegi, za coś, prawda, i tak dalej. Ja mówię, wie pan, bo tak się złożyło, że akurat my jesteśmy instruktorami, a wy jesteście studentami i my was mamy nauczyć. Mówię, nauczymy was przepisów, czyli wpoimy wam wiedzę, wpoimy wam pewne umiejętności, ale jednej rzeczy nie będziemy w stanie wam przekazać. Na żywo, doświadczenia. No właśnie. A to niestety człowiek musi sam zdobyć, choć powtarzam zawsze, uczcie się na błędach cudzych, bo życia wam nie wystarczy, żeby je popełnić wszystkie samemu. Panie Stefanie, a z pana doświadczenia wieloletniego urodziły się jakieś wzorce na przyszłe zachowania w pracy? To znaczy, czy były takie sytuacje, do których zupełnie nie był pan przygotowany w czasie szkolenia, które pan odbywał na kontrolera ruchu, a potem musiał sobie pan z nimi poradzić, bo one po prostu się zadziały i trzeba było ten problem rozwiązać. No, w tym momencie mi się nasuwa właśnie taki przykład, jak siedział młody człowiek właśnie na symulatorze radarowym i było sporo tych samolotów, to już kolejne, które z ćwiczeń chyba drugie albo trzecie. Ale na symulatorze, czyli w czasie szkolenia. To w nie była szkolenia, sytuacja oczywiście. Rzeczywista z pana kariery kontrolera, gdzie musiał pan układać samoloty na choćby na zbliżaniu, tylko to było szkolenie. Na symulatorze właśnie. I dlaczego podkreślam, że to symulator? Żeby nie wystraszyć, prawda, naszych sympatycznych słuchaczy, że to mało nie doszło do tragedii. A o co chodziło? Samoloty lecą na siebie. Ja to widzę. Pytam, czy pan to widzi? Widzę. I żadnej reakcji. Samoloty są coraz bliżej. Ja już się na tej samej wysokości i w tak, tym samym tak, dokładnie kierunku. Lecą łeb w łeb na siebie. Widzę. Zapalają się czerwone kółeczka, czyli już jest kolizja stwierdzona przez system komputerowy. Człowiek nie reaguje. Jeszcze do niej nie doszło, ale to jest taka projekcja, że niebawem się wydarzy. Natychmiast już trzeba... Oczywiście cały czas mówimy o symulatorze. O symulatorze jak najbardziej. Samoloty są mile do siebie, co młody człowiek mówi, do pseudopilotów, czyli do tych, którzy symulują pilotów, jak gdyby, i prowadzą te samoloty właśnie na tym. Zatrzymajcie czas. No więc ja w tym momencie podziękowałem młodemu człowiekowi za współpracę i powiedziałem, dopóki nie uświadomi sobie, że nie jest to gra komputerowa, prawda, gdzie jak jedno życie straci, to ma jeszcze trzy w zapasie, tylko położył, tylko co najmniej 500-600 osób położył trupem właśnie przez to. Dobrze, że na symulatorze. No, rozumiem, że akurat ten kandydat nie został kontrolerem ruchu lotniczego. A jednak on potem kontynuował szkolenie. Już nie ze mną, bo się poskarżył panu dyrektorowi, że ja go właśnie dyskryminuję, prawda, że mam nieuzasadnione pretensje do niego. Spotkało się to oczywiście z określoną ripostą ze strony pana dyrektora, że słaby ze mnie instruktor, skoro nie potrafię wszystkich nauczyć. Przełknąłem to, no ale trudno. Ale... No, to ciekawe, jak to było z tą motywacją, no bo przecież oczywiście na symulatorze w grze komputerowej można czas zatrzymać, można zrobić pauzę i się zastanowić. No, w czasie rzeczywistym już na stanowisku pracy takie rzeczy się nie zdarzają, trzeba na bieżąco decydować. Bardzo, bardzo interesujące podejście. Panie Stefanie, czy pan może pamięta, chociaż pewnie ta liczba jest bardzo duża, jak dużą liczbę kontrolerów ruchu lotniczego pan wyszkolił w czasie swojej kariery? Nie czy to wiem. Są dziesiątki? No zwykle, no, powiedzmy od 77 roku, zwykle 2-3 kursy rocznie. Prawda, to było tak mniej więcej... O jednym kursie jest kilkudziesięciu kandydatów, ale mniej taki więcej. Mały. No jakiś. W tej chwili to nawet 30-40 właśnie mniej więcej na kursie jest. Ale tak łącznie to nie wiem. No, gdybym jeszcze do tego doliczył pilotów, prawda, o różnych specjalnościach, gdzie miałem wykłady łącznie w 35 ośrodkach szkolenia, w aeroklubach, prawda, i w locie, w eurolocie, po całej Polsce praktycznie jeździłem z wykładami. To też byłaby spora, że tak powiem, ilość tych ludzi, dla których ja miałem przyjemność prowadzić wykłady. To tak na koniec tej części jeszcze. Wiele osób uważa, że szkolenie na kontrolera ruchu lotniczego i sam zawód to są trudne zajęcia. Czy rzeczywiście tak jest? Czy można się tego nauczyć na pewno się można, ale czy to nie jest wysiłek ponad miarę? Szczególnie jeśli ma się ten zestaw cech, o których rozmawialiśmy na początku. Czy to jest bardzo trudne, czy tylko trochę trudne? Ja bym powiedział, że jest to o tyle trochę trudne, że wymaga po prostu intensywnej nauki. I procedur, i przepisów, i czerpania z doświadczenia, o którym rozmawialiśmy. No, z tym doświadczeniem to najtrudniej jest właśnie ludziom przekazać. Ale jaka tu jest rola właśnie wykładowcy? Przekonać słuchaczy, że mówi prawdę.
że ich nie oszukuje, że nie okłamuje. Jeżeli komentuje jakieś przepisy, to tylko dlatego, żeby łatwiej im było te przepisy zrozumieć, posługując się jakimiś przykładami z życia wziętymi, żeby jakoś opisać dany przepis, czy prawda, jakiś problem i tak dalej. I jeżeli to do ludzi dociera, to jest wtedy no, sukces wykładowcy. A technologia, którą teraz dysponują kandydaci na kontrolerów i osoby szkolące ich, i ta technologia, z którą pan się zetknął w czasie swojego szkolenia, to jest prawdopodobnie zupełnie nieporównywalna sprawa. No nieporównywalne, bo jak ja się szkoliłem... Że ta technologia dzisiejsza zdecydowanie pomaga i uczy w sposób bardziej efektywny, także w zakresie ewentualnego przewidywania różnego rodzaju sytuacji, czy możliwych kolizji i tego typu zjawisk. Oczywiście, że tak, bo ja zaczynałem na przykład od cytowania przepisów, jeżeli miałem jakiś przepis odmówić, z podręczników, z dokumentów, które były wtedy do dyspozycji. Później, jak już, że tak powiem, mieliśmy możliwość używania tych dioskopów, to robiłem właśnie prezentacje na foliach. I podkładałem folię pod rzutnik, rzucałem na ekran. I oczywiście zmienia się zagadnienie, zmieniałem to. W tej chwili dzisiaj w zasadzie są to zupełnie archaiczne, takie podręcznikowe przykłady tego, jak nie robić prezentacji, jak nie wykorzystywać różnego rodzaju narzędzi, ale kiedyś rzeczywiście no, nie było innego wyjścia. To było niezbędne. Komputery nie były tak popularne, prawda? Później jak zaczęły wchodzić, jak nauczyliśmy się robić właśnie prezentacje odpowiednie, właśnie no, w tej chwili już nie ma problemu, tylko mycha, ekran, prawda? I można się posługiwać właśnie slajdami. A sam egzamin państwowy pozwalający kandydatowi na kontrolera stać się kontrolerem jest trudny? Niektórzy kontrolerzy mówią, że oni są na tyle dobrze przygotowywani w czasie szkolenia, w ośrodku szkolenia Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, że ten egzamin czasem niektórzy przynajmniej traktują jako pewnego rodzaju formalność, to znaczy muszą go zaliczyć, bo no, taki jest wymóg ustawowy, ale jakoś szczególnie nie tracą nerwów na samym egzaminie, bo wiedzą, że ośrodek szkolenia PAŻP-u przygotował ich na tyle profesjonalnie i na tyle kompleksowo do tego egzaminu i już do samego zawodu, no, że właściwie mogą to traktować jako formalność. Pytanie, czy z pana perspektywy też jest to tylko formalność? Czy jednak zdarzają się takie przypadki, że egzaminu za pierwszym razem na przykład się nie zdaje? Zdarzają się niestety. Chociaż nie powiem, miałem ogromną satysfakcję, jak na poprzednim kursie właśnie był egzamin tak zwany cząstkowy, czyli z tych zagadnień, które ja miałem, i 80% właśnie studentów zaliczyło na maksa. Więc to była dla mnie ogromna satysfakcja, ale zwrócono też mi uwagę, że skoro taka ilość kursantów zalicza na maksa, to znaczy, że test jest za łatwy. No, chociaż ja uważałem, że w tym teście, który właśnie był, prosta sprawa, należało zaznaczyć prawidłową odpowiedź. No, wydaje się, że na tym polegają testy. No między innymi, no ja jak testy wchodziły, prawda, to byłem, że tak powiem, zaproszony do jeszcze Generalnej Dyrekcji Lotnictwa Cywilnego, no to było jeszcze w latach, koniec 80. I pan inspektor mówi, proszę pana, przesiadamy się teraz na testy. Nie będzie egzaminów ustnych, nie będzie pan wymyślał pytań w rozmowie student-egzaminator, prawda? Tylko pan przygotuje testy. Wie pan, co to jest test? Ja mówię, wiem. To jest sprawdzenie czegoś według ściśle określonego klucza. Sprawdzenie na przykład silnika, temperatura głowic, skład spalin, prawda? I tak dalej. Panie Kraszewski, o czym mi pan opowiada? Test, proszę pana. To jest pytanie i 4 odpowiedzi. Niech pan uważnie słucha. Jedna odpowiedź jest prawidłowa. 3 pozostałe, proszę pana, są nieprawidłowe. Dla ignoranta mają sprawiać wrażenie odpowiedzi prawidłowych. Dla eksperta od razu widać, że są nieprawidłowe. I to jest, proszę pana, test. Będzie pan to robił? Mówię, tak jest oczywiście. Bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. My za sekundę, kończąc tę część rozmowy z panem Stefanem, będziemy jeszcze rozmawiali o jednej z najważniejszych życiowych pasji pana Stefana, poza kontrolą ruchu lotniczego, czyli o modelarstwie. Wracamy za kilka sekund.
No właśnie, modelarstwo, o którym nadmieniłem przed chwilą, to też jest jedna z Pana pasji, modelarstwo lotnicze oczywiście. Proszę wybaczyć taką sugestię, ale wydaje się, że wtedy, kiedy Pan, Panie Stefanie, rozpoczynał tą przygodę z lotnictwem i z modelarstwem, to wiele osób zainteresowanych lotnictwem nie mogło korzystać z różnego rodzaju technologii, symulatorów, programów komputerowych do projektowania różnych rozwiązań lotniczych, czy do modelarstwa już takiego komputerowego, bo tych systemów po prostu nie było. I to modelarstwo było pewnego rodzaju takim uzupełnieniem tej pasji lotniczej, czyli tworzenie modeli. I to nie tylko takich modeli, które ja pamiętam choćby ze swojego dzieciństwa, że się sklejało z plastiku różnego rodzaju modele śmigłowców czy samolotów, ale jak rozumiem, Pana pasja sprowadzała się też do tego, że Pan budował modele, które były w stanie wzbić się w powietrze i startować w różnego rodzaju zawodach. Oczywiście. Oczywiście to były modele latające i pierwsze moje modele latające to były modele tak zwane swobodnie latające. Co to znaczy? To znaczy, że model się wypuszcza z ręki, prawda, i model taki zdany jest na łaskę i niełaskę wiatru. Ale on ma jakiś silnik, nie jest takim modelem szybowca? A, to zależy właśnie, bo to zależy od klasy, bo to są FAI wprowadziła właśnie kilka klas modeli. F1 to są modele swobodnie latające, F2 to są modele na uwięzi, sterowane linkami z ufytu, który jest w dłoni pilota. To takie trochę latawce przy całym zachowaniu. No ja bym też do latawcy tego nie porównał, bo skoro można powiedzieć, że latawiec taki F2, A, to jest konkurencja modeli prędkościowych, to ma prędkość ponad 300 km na godzinę, więc to do latawca myślę trudno porównać. No, prawda? No ja w momencie, kiedy jeden model szybowca mi uciekł i go nie znalazłem, a zrobiłem model gumówki, puściłem między blokami i wtedy się przekonałem, jak można, jak szybko... W żyradowie między blokami. W żyradowie, tak jest. Jak model z zapędem gumowym zmienia się w szybowiec, bo wyrżnął szybę bloku, prawda, i podwójna szyba poszła niestety. No to musiał szybko lecieć. No, wiatr akurat był wtedy, czego nie przewidziałem. No i potem wziąłem się za modele na uwięzi i za akrobację modeli na uwięzi. To jest konkurencja, która się nazywa F2B, gdzie według programu zatwierdzonego przez FAI wykonuje się 16 manewrów. To są pętle, to są ósemki, to są pętle kwadratowe, trójkątne, prawda, ósemki kwadratowe. Wszystkie takie skomplikowane dosyć figury, które są szczegółowo w regulaminie opisane i należy dokładnie według tego tę figurę wykonać modelem, sterując po prostu w ręku. No model. Właśnie, bo Pan trochę rozumiem nawiązuje do różnego rodzaju zawodów lotniczych, modelarskich, które są organizowane nie tylko w Polsce, jak rozumiem, ale też w różnych innych państwach. Czy to jest trochę taka branża, która jest tylko hobbystyczna, czy to już jest taki mały przemysł, no oczywiście przy zachowaniu wszelkich proporcji takiego określenia, ale taki biznes, którym się trochę, na którym można trochę zarobić, jak się sprzedaje tego typu rozwiązania, czy to jednak jest takie bardziej hobby, jak to się zaczęło od Pana w młodych latach? Niestety w większości jest to hobby i to bardzo, że tak powiem, kosztowne, bo w tej chwili... Nawet biorąc pod uwagę silniki elektryczne, które są wprowadzane do modeli, bo silniki spalinowe są po kolei, że tak powiem, po trochu już wycofywane, a z prostej przyczyny zostały wynalezione baterie na tyle lekkie, że można model, że tak powiem, napędzać tym prądem. I silniki tłokowe wychodzą z użycia. Ale mimo wszystko jest tylko nieliczni modelarze mogą sobie pozwolić na to, żeby robić modele na sprzedaż. Ja wszystkie 27 modeli, które zrobiłem, robiłem własnoręcznie. I te modele naprawdę znakomicie latały. I to były tylko samoloty, czy też śmigłowce? Nie, nie, nie. Śmigłowce to jest zupełnie inna kategoria, prawda? Bo to jest kategoria F3C lub F3N, prawda? Zależnie od przeznaczenia modelu śmigłowca i to są już radiosterowane. Ale Pan projektował też te modele, tak. Czy opierał się na bazie? Projektował Pan tak, z samego jest. Początku, wykonywał. Teraz pewnie nie ma takich problemów szczególnych z tym, żeby pozyskać materiały potrzebne do budowy takiego modelu. Ale kiedyś pewnie trzeba było wykazać się jakąś szczególną kreatywnością, żeby zbudować taki statek powietrzny. No nie powiem, bo największy problem był właśnie z uzyskaniem drewna balsa. To jest drewno, które rośnie w Ameryce Południowej, prawda, jest jakiś tam gatunek łopianu czy coś, ale jest czterokrotnie lżejsze od sosny.
przy porównywaniu wytrzymałości. I po prostu z tego drewna modele robiliśmy i ono było trudne do zdobycia. Ja pamiętam jeszcze... Tym podstawowym produktem, surowcem służącym do budowy modeli jest drewno właśnie, czy plastik, jakiś kompozyt? Było drewno. W tej chwili ono jest wypierane przez laminaty. W momencie, kiedy weszły właśnie już włókna węglowe i tak dalej, laminaty z tego włókna, te modele są i lekkie, i wytrzymałe, no i balsa jest powoli wypierana. To wracając do tego drewna, pewnie trzeba było się mocno nagimnastykować, żeby zdobyć je i zbudować jakiś model samolotu. No na szczęście Aeroklub dbał o to, żebyśmy my, zawodnicy, byli zaopatrywani w to i był pewien przydział, tak samo jak było z silnikami. No ja pamiętam, jak w 1962 roku właśnie, jak miałem pierwszy swój silnik. Ojciec poprosił kolegów swoich, żeby ojcu na imieniny kupili silnik modelarski. Silniczek wtedy Zeiss, Carl Zeiss Jena, znakomity na owe czasy silniczek, kosztował 385 zł. W roku 1962, podczas gdy moja mama zarabiała około 700 zł miesięcznie, więc to była połowa pensji. No i w ten sposób zdobyłem swój pierwszy silnik i potem już jakoś poszło właśnie, bo jak już to zrobiłem srebrną odznakę sportową, czyli już odznakę upoważniającą do startu w zawodach i tak dalej, to już mi Aeroklub przydzielił silnik i wtedy już to tak mocno nie bolało wtedy finansowo. Panie Stefanie, doskonale się Pana słucha. Moglibyśmy rozmawiać jeszcze, myślę, godzinami. Nasz czas się powoli kończy i tak na koniec chciałbym Pana zapytać, czy z tych trzech zajęć, o których rozmawialiśmy, czy pasji kontrolera ruchu lotniczego, pedagoga i wykładowcy i modelarza, któreś by Pan wskazał jako takie najistotniejsze z perspektywy tych wszystkich lat, w których te trzy zajęcia Panu towarzyszyły? No na pewno na pierwszym miejscu była praca jako kontroler ruchu lotniczego, bo ktoś kiedyś mądrze powiedział, że jeżeli się lubi jakąś pracę, prawda, choćby była najtrudniejsza, to ją się traktuje jako hobby. Tak, i z przyjemnością i nie się przepracowuje się ani jednego tak dnia jest. W życiu. Ja po prostu bardzo lubiłem tę pracę, szczególnie pracę na radarze precyzyjnym, kiedy efekt swojej roboty widziałem natychmiast. Kiedy usłyszałem pisk opon samolotu lądującego na pasie i to była ogromna satysfakcja. A w sumie na precyzyjnym prawie 2800 sprowadzeń także, a radar był wykorzystywany w trudnych warunkach. No, a jeszcze w międzyczasie, prawda, wykłady prowadziłem i szkolenie na symulatorze, co też mi dawało ogromną satysfakcję, szczególnie jak moi uczniowie zaliczali egzaminy na maksa. No, z modelami, no to niestety musiałem w pewnym momencie przerwać, bo to sprawy życiowe spowodowały, że już nie mogłem sobie poświęcać połowy życia na budowanie modeli i ślęczenie w modelarni. Natomiast no, nadal jeszcze jestem, że tak powiem, sędzią. Między innymi w czerwcu będę sędziował Mistrzostwa Polski we Włocławku, a oprócz tego no, 27 razy sędziowałem Mistrzostwa Europy i Świata jako sędzia w tej kategorii F2B. Bo nikt nie ma w Polsce takich osiągnięć jak Pan w tej dziedzinie. No nawet nie próbowałem dociekać. Panie Stefanie, ja serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To był dla mnie naprawdę niezwykły honor móc z Panem porozmawiać w naszym studiu i w naszym podcaście. Tak jak wspomniałem wcześniej, w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest Pan traktowany jako po pierwsze chodząca encyklopedia, po drugie człowiek będący jednoznacznym autorytetem. Takich autorytetów potrzebujemy nie tylko w PAŻP-ie, ale też w branży lotniczej i tak w ogóle w życiu. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Pana za mocno nie zamęczyłem pytaniami, ale jak słuchałem, jak z pasją Pan odpowiada, to byłoby mi niezwykle miło. Jak Państwo słyszeliście, widzieliście, Pan Stefan jest człowiekiem, który ma nie tylko bardzo szeroką wiedzę, doskonałą pamięć, jest w stanie w sposób absorbujący opowiadać godzinami, wierzcie mi, godzinami o swojej lotniczej drodze. Dlatego bardzo się cieszę, że był dzisiaj naszym gościem. My tradycyjnie wracamy za kilka bądź kilkanaście dni z kolejnym, trzecim już wtedy odcinkiem Wysokich Lotów podcastu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. A ja bardzo dziękuję za Wasz czas. Cieszę się, że byliście z nami. I cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. I ja bardzo serdecznie dziękuję Panu za zaproszenie i Państwu za cierpliwe wysłuchanie tego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia.